Jest taki tekst, który robi wrażenie, pomaga wielu ludziom od chyba dwóch wieków. Autorem tego tekstu jest Max Ehrman, poeta i prawnik z Indiany. Tytuł tych myśli desiderata, czyli to, czego powinniśmy pragnąć, w jakim kierunku iść. Bardzo ciekawie jest to powiedziane i w takiej formie rady, ale nie dla innych, najpierw dla siebie. Ja myślę, że to jest reguła życia pana Ehrmana, że on według tego chciał żyć, ale dzieli się z innymi i nam to podsuwa i w nasze serce chce to włożyć. To jest dla mnie i dla innych. Z takim nastawieniem posłuchajmy tego. No i ze świadomością, że może my mamy jeszcze coś więcej w Ewangelii, w słowach Jezusa. Tak, tam jest światło, w jakim kierunku iść, czego pragnąć, czemu poświęcić swoje życie. Ale i te słowa tego myśliciela niech nam może pomagają w tym. Desiderata. To, czego należy pragnąć. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych. Są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonaj swą pracę z sercem, jakakolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech Ci jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla Ciebie jasne, czy nie? Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On Ci się wydaje. Czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są Twoje pragnienia. W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. Przy całej swej złudności, znoju i rozchwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź pogodny. Dąż do szczęścia. Max Ehrman.